Wykopaliska, rozdział czwarty. Tutaj będziemy mieli trzy skarby do zdobycia i wszystkie będą do zestrzelenia. Chyba widzę przed nami obóz. Tak, a ja nic nie widzę jeszcze. Przed nami. Ten wodą. A, faktycznie. Dobra. Co, gotowy? Czekaj. Momencik. Już 3 miesiące, a nic nie znalazłeś. Chwilkę, moment, przecież... Dowódco! Więc to jest Lazarewicz. Złapano go, jak kradł artefakty ze stanowiska piątego. Zdradziłbyś mnie dlatego. Nie, Zoran, wszystko wyjaśnię. Nie, nie trzeba. Otaczają mnie sami zdrajcy i głupcy! A może popsujemy mu dzień do końca? Dawaj. Przeszukać okolice tyralierą! No już! No już! Idziemy! Obóz jest twój. Będę się stąd osłaniał. A, jakiś debil zostawił tu snajperkę. Ostrożnie! Nate, zostawili paru strażników. No i mamy... Okay, mały. Czas na przedstawienie. Mamy Lazarewicza. Jak widać, nie jest to... Okay, ostrożnie. ...przyjemny typek. No i Sally będzie nas tu osłaniał ze snajperki. Nie płaci nam dość jak na te warunki. Zamknij się, żygam od twoich narzekań. Okej, okay. Myślałem, że się już nie uda być niepostrzeżonym. No proszę, Sally sobie poradził. Gdzie jest cała reszta? O, pistolet. Czemu nie mieliśmy broni? Chyba straciliśmy w tej walce wręcz. O, i tam jest maszt. To w ogóle jakieś statki były czy coś? No to wygląda jak maszt. I tutaj się nam świeci pierwszy skarb. Tylko z której strony on spadnie. No w każdym razie są jeszcze wrogowie. Jesteś trupem! Okej. Dobra. Chyba jest spokojnie. No i bierzemy to. Co to takiego? Mongolski paszport Pajza. No coś to jest napisane w jakimś nieznanym mi języku. Okej. Pozbierajmy sobie troszkę amunicji jeszcze. I... I filmik. Ten cały Lazarewicz zna się na rzeczy, Sally. Szkoda, że tego nie widzisz. Dokumenty o wszystkich ekspedycjach, które poszukiwał Szambali. Poczynając od XVII wieku. A co z dziennikami Marco Polo? Tu są. Pospiesz się, masz mało czasu. Tak, już lecę. Godny pielgrzym otrzyma złoty paszport, by pokonać przeszkody na drodze do Szambali. Co to ma niby znaczyć? Nie mam pojęcia. Czarzy, mam. Z wielkim żalem pozostawiłem swych towarzyszy ich losowi. Losowi, który zawdzięczają straszliwemu ładunkowi, który zabraliśmy z Szambali. Musieli uznać, że tsunami to jakaś boska kara.
Chwileczkę. Cholera. Obawiam się, że kamienia Cintamani tu nie ma. Co? Posłuchaj. Wolałbym raczej poczuć gniew Hana Kubilaya, niż zabrać kamień Cintamani z owej świętej kaplicy. Przecież Marco Polo nie wziął kamienia. Więc jaki straszliwy ładunek miał na myśli? Nie wiem. Jeśli kamienia tu nie ma, to czego Ulicha szuka Lazarewicz? Szambali. Na Borneo? Chyba go nieco zniosło z kursu, nie? Próbuje wrócić po śladach Marco Polo do Szambali. Czemu? Bo kamień wciąż tam jest. Chloe, możesz rozmawiać? Mogę, słucham. Czy na tych wykopaliskach znaleźli chociaż jedno ciało, jakieś szczątki? Skoro o tym wspominasz, nic z tych rzeczy, a co? 600 rozbitków i ani jednego ciała, nie dziwi cię to? Więc gdzie się podzieli? A ty gdzie byś się ukrył przed tsunami? Na wyższy ląd. Bingo! Chodźmy na górę. Założymy się, że znajdziemy kumpli Marco. Chloe, dołączysz do nas? Już lecę. Super. O, Nate, musisz się zbierać. Jeszcze minutę, Sally. Nie masz minuty. Co jest? Nie żyją. O cholera. Rozproszę cię. Kryj się, osłaniam cię. Granaty. Rozejdźmy się. Dobrze się składa. O, mamy zapas granatów. I można teraz wykonać celowany rzut granatem, a ja go i tak nie lubię. W ten sposób. No, lepiej jest tak, jak dla mnie. Mamy tutaj chyba nieskończone źródełko granatów. Tak myślę. Ej. Czemu ci ten granat nic nie zrobił? Nie, jednak skończone źródełko. Właśnie się wyczerpało. Okej. O, mamy. Naszych kolegów. Idą środkiem! Tak, Sally, ja też widzę, gdzie idą. Nie musisz tego mówić. No, ale mogłoby iść trochę mniej. Zaraz wybuchnie! O! Pięknie. Idą od prawej! Cholera! Dobra, tamten wypuścił swój granat. A ten ze strzelbą szedł, no to dobrze, że już nie dojdzie. Słyszę, jak Sally strzela, ale ci tu nie zmierzają. A, Sally któregoś trafił. No, zdążyłeś mnie zauważyć. Próbują nas okrążyć. A teraz tam idą. No, ale mamy całkiem niezłe stanowisko. O-o. Dobra. Zbliżają się do mnie! No właśnie widzę. O nie. Nie wiem, czy Sally nie może tu zginąć czasem. I też musimy na to uważać, być może. A być może nie. Jest ich za dużo! No, ale ewidentnie chcą podejść z Saliego. Wysłali posiłki! Gdzie? Czekaj! Zrobię stąd, co się da! A. Tam idzie strzelba. No, świetnie. Dobra. A! Tu się. O, jeszcze więcej was. Zaraz wybuchnę! Dobra, trochę się udało. O-o. No teraz to chcą okrążyć nas. No idą chyba ze wszystkich stron teraz na raz. No myślę, że go lepiej trafiłem.
Okej. Okay. Cholera! Ratunku! Zdejmij wieżyczkę! O nie, Sally. Jasne, Sally! Widzę, że jednak źródełko się naprawiło, Grantu. Teraz jak ta wieżyczka strzela, to chyba Sally nam nie pomaga. O, świetnie. Okej. Okay. Jeszcze ktoś tu jest blisko? Nie, chyba nie. Do tej wieżyczki to chyba musimy wrzucić granat właśnie. Inaczej może być ciężko. O. Leci! Dobra. Ruszajmy się. Udało się. Ale się jeszcze przejdziemy po amunicję. O, mamy Wesa. Szkoda, że wcześniej go nie zauważyłem. Wes by się tu przydał wcześniej. Jednostrzałowy pistolet. Nie, tego nie chcę. Chcę ten pistolet. Dobra. A i znowu zła zamiana. Przydałoby się jeszcze jakiś granat znaleźć. Wydawało mi się, że tutaj jakiś upuścił gdzieś granat wcześniej do wody. Strzelba, strzelby nie chcę. No trudno, nie znajdę. O, tu jest granat. Okej. Okay. Tak, wiem jak się anuluje rzut granatem, nie musicie mi mówić. O, dobra, super, mamy chyba dużo nabojów. To chyba tędy. Ale popchnąłem Saliego. Dobra, idziemy. Na górę. Tak, tu raczej nie ma nic do szukania. Więc idziemy sobie na spokojnie. Dobra, na razie nic trudnego zręcznościowo nie ma. O, Sally, spójrz na te kamienie. Nareszcie coś drgnęło. No, co to jest takiego wyjątkowego, nie powiesz? A, mamy fajny widok. Na dżunglę, wyspę, wybrzeże. Mam. Ale my idziemy do jaskini. O. Tylko popatrz. O, tak. Hej. No proszę, co my tu mamy? Jeśli mamy szczęście, to jest miejsce spoczynku załogi Marco Polo. Sprawdzimy to? No, oczywiście, że sprawdzimy. A, to miejsce musi mieć z 1000 lat. Przynajmniej. No, wiele tu nie widać. Moglibyście jakąś latarkę zapalić. Tędy na dół! Wow, chyba trafiliśmy w 10. Muszą tu być setki ciał. Spójrzcie na ich zęby. Są czarne. Rany są wszędzie. Pewnie ukrywali się tu podczas tsunami. Nie widzę czarnych zębów, ale wierzę ci na słowo. Musi tu być jakaś wskazówka. No, wskazówka pewnie będzie, ale na pewno będzie skarb. A, tutaj. Jakiś posąg podwieszony. A na nim takie oto znalezisko. Co to? Klamerka jakaś? Nefrytowa szlufka do pasa. Ja myślałem, że nefryt jest zielony. Może są różne odmiany. Dobra, teraz tam czy tu?
Chodźmy tu, bo jest bliżej. Wygląda na to, że to nie jest właściwa droga. Hej, chyba coś znalazłem. Tutaj. Co? Wygląda na to, że nieśli swój towar aż tu, po tym jak ich statek się rozbił. O, można tu kliknąć trójkąt. Dobra, no to róbmy to. Znowu żywica. Już ją widziałem. Sali, poświeć mi. Wow. Fajny płomień. Cóż nam to da? Czekaj chwilę. To krew. Jest wszędzie. Wygląda na niezłą masakrę. Chodźmy za śladami krwi. Zobaczymy, czy dokądś prowadzą. No, żywica, która działa jak ultrafiolet normalnie. Może właśnie tym świeci. Gdzie te ślady? Tu się urwał. O, tędy idziemy dalej. Tak? Nie. Tędy. A do tego pomieszczenia, co byliśmy wcześniej, ale nic nie było. Zdają się kończyć na tej ścianie. A, dziwne. No to odgruzowujemy. Trochę się przesuwa. Sali, pomóż mi. I znów zaczyna się pchanie. Ale są silni, wow. Chyba coś mi się stało. No tak. No to idziemy dalej. Ślad prowadzi tutaj. Rany. Więcej ciał. O Boże. Wiesz, może wariuję, ale to wygląda tak, jakby pozabijali się nawzajem. Chodź, Nate. Po prostu się boisz. No jak byli tu uwięzieni, nie mogli się wydostać, to mogli zwariować. W sumie. Zobacz. Co my tu mamy? Ostrożnie! Jezu Chryste! Żartowałem! Nate, przyprawisz mnie o zawał serca. O, co za paskudztwo. Co to? Jakaś broń? Nie, nie, to purba. Rytualny przedmiot z Tybetu. Służy do niszczenia przeszkód. Co? No wiesz, duchowych. Aha. Czekajcie. Czyżby to o tym mówił Marco Polo? Nie mam nawet pojęcia, o czym ty mówisz, chłopcze. Polo napisał w dzienniku, że godny poszukiwacz otrzyma złoty paszport do pokonania przeszkód na drodze do Szambali. Czyli to jest to? To bardzo ciekawe, ale dokąd niby ten paszport prowadzi? Może mapa coś wyjaśni? Pokaż no. Pomiędzy wielkimi Indiami a prowincją Tybetu znajduje się pole kunsztownie wykończonych świątyń. Setki złotych iglic rozciągających się, dokąd sięgnie wzrok. O, czekaj, znam to miejsce. To w Nepalu. Ta. Tyle, że to już nie pole świątyń, a miasto. No, to będzie trochę ciekawiej. Czekajcie, to nie wszystko. Tylko jedna z tych świątyń skrywa tajną ścieżkę do Szambali. Ścieżkę, która ujawni się jedynie pielgrzymowi niosącemu złoty paszport. Nieźle. Dobra robota, chłopcze. To na co czekamy? Zbierajmy się stąd. No dobra. Trzymaj się. Chodźmy już. No i zdobyliśmy złoty sztylet, złoty paszport,
który w sumie w pierwszym rozdziale widzieliśmy, tam jak się ten pociąg wykoleił. Na koniec tamtego rozdziału Nate tutaj nam odzyskał go. Też go tam miał pokazany. A w tym miejscu mamy jeszcze gdzieś, o właśnie, trzeci skarb. No nie, z tego nie będę strzelał. O. Trzeci i ostatni w tym rozdziale skarb. Hełm z dynastii Yuan. No. Nadaje się na miskę. Okej. Ale dużo tych kości tutaj. Dobra, wynosimy się stąd. No to teraz do Nepalu. Chloe idzie pierwsza. Najbardziej jej zależy. Upewnij się, czy jest bezpiecznie. Nate, możesz pomóc? Tędy! Niech to szlakoci. Harry! Tędy! Nie dajcie im uciec! To Drake! Co do diabła? Ręce do góry! Za nimi! Ty to, Margo. Zamknij się, Sally. Mogłem się domyślić, że to ty. Jeszcze ty! Wiktor, cholerny Sullivan, ciągle wozisz ze sobą tego starego zasrańca? Spokojnie, Nate. Masz jaja, jak na kogoś, kto spędził ostatnie 3 miesiące przy kielichu. Lepsze to, niż biegać 3 miesiące jak kretyn po dżungli. Ale znalazłem statki. Nie znalazłbyś nawet własnej dupy. I mapy. Przyszli stamtąd. O! Harry, spójrz na to. O mapie mowa. Między Indiami a Tybetem jedna ze świątyń wskaże... Drogę do Szambali, Jezus, szybciej, póki jesteśmy młodzi. Daj spokój, nie bądź obrażalski. Zabierz ich do Lazarewicza. Będziesz żałował, że nie zostałeś w więzieniu. Idziemy. Dalej, ruszać się! Aś, cholera! Jesteś cała? Tak, dzięki temu będę bardziej wiarygodna. Teraz spróbuję kupić wam trochę czasu. Chloe, idziesz z nami? Nie. Spotkamy się w Nepalu. No biegnij! Idziemy. Podoba mi się! No, domyślam się. No tak, Chloe, podwójna agentka. Cholera, zauważyli nas! Biegnę! Teraz musimy uciekać. Nie! Oj, tak by się nie uda. Przy tym podejściu. Cholera, zauważyli nas! Nie wiem, może trzeba z nim walczyć? Może lepiej nie? Gdzie ty skaczesz? No. Szybko. Uważaj! O, żyje. Myślałem, że zginęliśmy. Dzięki za ostrzeżenie! Możesz przestać się bawić i przyjść tutaj? Chodźmy! Dobra. Biegnij! Tędy. Cholera. No i co teraz? Skaczemy? Czekaj na Sundance. Chyba ci do końca odbiło. Skręcimy sobie karki. A jak nas złapią, przetrąci je nam Lazarewicz. Robię się za stary na takie gówno. Daj spokój, nie zaczynaj znowu. To ty masz szczęście, nie ja. Ludzie tacy jak ja wiedzą, kiedy wstać od stołu. Sali, wyjdziemy z tego, rozumiesz? Jak zawsze. Tak. Pojedź do swojej panny do Nepalu. Ja wolę cieplejsze klimaty. Daj spokój. Hej, wszystko mi opowiesz, jak wrócisz. Są tam! Och, cholera. To ja. Skaczemy? Za tobą, bacz. Zobaczymy się w piekle! O, kurde! Cholera!